A nie kurwa! Na chuj macie takich darmozjadów utrzymywać, kurwa! Po co macie ich utrzymywać? Widzisz, stoi Polak, stoi i się prosto w oczy wam śmieje, ręczki poszedł, kurwa! Urażacie z prawą! Żebyś po 5 minutach u nas miałeś, kurwa, ten uśmiech zgaszony! Panie Janie, gdybyś pan miał odrobinę honoru, to byś na syna powiedział tak. Słuchaj, synie, odejdź wraz z ludźmi. Co pan powiedział? Że papiery zginęły. Nie, potrzebujemy się cały zakład o tym komentarzu. Cały zakład. Komentarz, jego polecenie. Nie znają, czy są w domu. Chłopie, daj też spokój. Nie kłanie. Nie kłanie. Daj też spokój. Pan powinien wziąć na syna, żeby syn już odszedł razem z nimi. Z ludźmi. On jest najmłodszy pracownikiem zakłada. Ojciec jest związkowcem. Ja mówię o sobie. Ja pracowałem 31 lat. A ja 37. Proszę pana, nie chorowałem na nic. I też to mam w dupę nie stało. Zakład nie przetrwanie, on już dawno skryje. Nasze pieniądze były budowane teraz. Nie, 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 panowie, panowie, jeszcze jedna sprawa. To widziałem, to widziałem, ja ją miałem. To tylko Stockiego, to powiem. Panie, panie przewodniczący, proszę się zachować. Ręce wyciągną z kieszeni, jak pan załogą stoi. Reprezentuję. Panowie, zakładu, ja wam proponuję, by wpisać się ze związków z jednego i drugiego. Jak macie takich czołowych działaczy, to niech oni idą do roboty. Niech śruby kręcą. Tak mi się nie podoba. A o sobie w okularkach, łapki w kieszeni i cipę nie na wasze pieniądze. Dobrego! Right, right, right.